Trzymaj! Przyceluj! Co jest? Ale trzat! Widzowie, w końcu do Fortnite'a dodali tryb pierwszoosobowy! Co jest? Moi kochani, po 5 miesiącach w końcu Dragon Ball powraca do gry wraz z mitykiem Kamehameha. Sam osobiście się mega jaram, ponieważ Dragon Ball jest moją ulubioną bajką anime. Do gry zostały dodane dwie nowe postacie: Piccolo, albo inaczej Szatan Serduszko, oraz Son Gohan, czyli syn Songa. W dzisiejszym odcinku kupimy sobie dwa nowe pakiety Dragon Ball, a każdy jest warty po 2,5 tysiąca fałdolców. A wy jeden z takich pakietów możecie dzisiaj wygrać. Wystarczy, że w komentarzu napiszecie Kamehameha, piszecie kod Farel do sklepu, no i oczywiście zasubskrybujecie kanał. W następnym odcinku ogłoszę wyniki konkursu. Tutaj wam się wyświętają szczęśliwi zwycięzcy, którzy zgarniają po 50 zł z poprzedniego odcinka. Moi kochani, jesteśmy już w gierce i od razu sprawdźmy sobie sklepik, czy są nowe skiny, bo ma do gry zostać dodany właśnie syn Songa, Son Gohan, oraz jego pierwszy trener Szatan Serduszko. On tutaj się nazywa Piccolo, a jak ja oglądałem na RTL 7 Dragon Balla, no to nazywał się Szatan Serduszka. Ja oczywiście te dwa zestawy kupuję, ale oczywiście zanim kupimy jakieś skinki, pamiętajcie, że możecie skorzystać z mojego kodu Farel. Was nic nie kosztuje, mi sporo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie. Pyk, tak jest, wyposażamy oczywiście Son Gohana też w pelerynę, topór Gohana Bestii, nowa lotnia kapsuła numer 576, no i oczywiście nowy przekozacki ekran wczytywania. Ponoć jak wejdziemy w tryb ratowania świata i włączymy tryb pierwszoosobowy, to w trybie Battle Royale też będziemy mogli to zrobić i będziemy mieli broń w ręku. Sprawdźmy. Klikamy ratowanie świata, wchodzimy u góry trzy kreski, zębatka, zakładka, zębatka, dodatkowe opcje gry, widok z pierwszej osoby, włącz, zastosuj, teraz zmieniamy tryb. Wow, moi drodzy, zobaczcie, co się dzieje. Zbugowało mi się. Mogę podnosić itemy, mam? Ale czekaj, okej. Okay. Widzę cały czas plecy Szatana Serduszko. Co jest? Dawaj od razu tutaj na ten bastion. Dziwnie jakoś się tak biega, nie? Mega dziwnie. Patrz, nie włącza mi się w ogóle lotnia. Co jest? Jak na parasolce leciał. Młotkiem. Ja stoję cały czas, jakbym spadał w dół na czworaka. No, no, no. XD. Ja mam młotek trzymał. Niesamowita sprawa. Okej. Okay. Patrz, o, patrz na mnie! Widzisz, jak lecę? Nie tak, widzisz, stary? Nie, ja mam... nie leci normalnie, starą. A ja mam kapsułę tak, o, bokiem. Ponoć nie na wszystkich broniach działa ta druga osoba. Rozwalamy. Znaczy, pierwsza osoba. Mam pompę i... Nie, no, na pompie nie działa. Cały czas widzę plecy swoje. Super. Uwaga, mam kolejną broń. I co? O kurde, jaki dziwny celownik. Gdzie indziej celuję, a gdzie indziej mam broń. O, jest kar. Maskara? Ty, działa! Stary, chodź. Działa? Gdzie jesteś? Bo nie wiem, jak mam iść. Na zewnątrz wyjść. Dobra. O, jesteś. Trzymaj. Działa, stary. Przyceluj. Co jest? Ale trzat! Widzowie, w końcu do Fortnite'a dodali tryb pierwszoosobowy. Co jest? Ale fajne. Piękna sprawa. A inne pompy działają też? Uwaga. Ej, stary, z Uzika działa. Z Uzika działa? Dobra, lecę. Mam młot! O kurde! Zaraz przetestujemy sobie jeszcze młotka. Młot w pierwszej osobie? Nie da się. Ale i tak troszeczkę kamerę przybliża. Totalna wiksa. A ty rolka? Oczywiście, że się da! Ale bajer! Dobra, to teraz sobie weźmy Famasa. O kurde! Famasem nie strzelajcie z trzeciej osoby, bo zasłania wszystko. Co ale się da? Odpal sobie budowanie, odpal sobie budowanie. Okej. Okay. Mega fajnie się buduje. Nie, no dramat to jest totalny jakiś. Nie, no ja pierdzielę. Jak oni chcą to zrobić, żeby to było dostępne w grze? Chyba tylko w trybie bez budowania, co? No, innej opcji nie widzę, budować się nie da. Uwaga, teraz Scar plus trampolina. Normalnie podskakuje. I co? Otworzyła mi się lotnia? XD. Okej, okay, mam jeszcze Uzika, sprawdźmy, jak wygląda Uzik. Dobra, Uzi wygląda jak szef, tylko też zasłania pół celownika. A czy można pić Kewa z pierwszej osoby? Nie można, bo się nim rzuca. Szkoda. Ale jak wślizg robisz na sprincie, to masz z pierwszej osoby. Uwaga, robimy wślizg. Czekaj, ja zobaczę sobie jeszcze, czy mogę jechać na dziku i z pierwszej osoby to robić. Uwaga, dziczek, chodź. Okej. Okay. I Famas. Tak, zobaczcie, biegnę na dziku. I celuję sobie z Famasa, ja pierdzielę. Ty jeszcze na motorze byś tylko przejechał. Motorek i pierwsza osoba. Ej, no motorze nie działa, stary. A w aucie? A w aucie też nie wiem, czekaj. Nie, nie działa. Normalnie, a mam wsiąść jako pasażer. Okej, okay, wsiadam. No niestety nie, a szkoda. To co, Szaku, jakaś mała bitka z pierwszej osoby? Dobra, na skary, mam skara. Dobra, to daj, tylko ściągnę kostium. Pyk. Czekaj, zobaczę, czy można jeszcze strzelić z łuku z pierwszej osoby tylko.
Tak, można, nic nie widać totalnie! Jesteś gotów? Jestem, a ty? Ja jestem, dawaj. No dawaj. Pokaż główkę. A, pokaż główkę, zobacz chłopie, pyk, kamuflaż. Skanujemy. Gdzie ty jesteś? No nie rzucaj tak! Okej. No, wskakuj. Wskakuj to. No nie mogę trafić z tego famasa! Wszystko zasłania celownik. Ale fajnie się strzela z pierwszej osoby, mi się podoba. Skar jest idealny, przystosowany do tego, ale famas jest do bana. Czas sprawdzić, która z broni mitycznych ma dalszy zasięg. Deku Smash czy Kamehameha? Na początku strzelamy deku 170 metrów do ściany. Oj, troszeczkę nas przysunęło, czyli 168 metrów. Uważaj, Szaku, żeś nie dostał. Nie dostałem. No i ściana też nie dostała, niestety. Okej, okay, nie doleciało, dobra, no, czyli teraz Kamehameha. 170 metrów, mi się wydaje, że wystarczy. Puuu! Stary! Czyli, jak widzicie, Deku Smash w ogóle nie ma podlotu do Kamehameha. Kamehameha jest najlepsze i w dodatku się jeszcze zmienię, patrzcie na to. Puuu! Jestem super Saiyajinem. Czy tarcza strażnik jest w stanie wytrzymać atak Kamehameha? Ale na początku sprawdźmy jeszcze Deku Smash. Dawaj, odpalaj. Dawaj. Uwaga, Szaku, trzymaj się! Będzie boleć, będzie boleć! Mocno. Stary, nic, a nic. Zero. Wow, no dobra. No to teraz Kamehameha chcesz? To się trzymaj, dawaj! Dawaj! Stary, nic. Nie no, ta tarcza jest najlepsza. Jestem nieśmiertelny, nie podchodź do mnie. A wytrzymasz to? Stary, bez problemu. O kurde, Neidzika też. Tarcza to szef w komentarzu. Sprawdźmy teraz, czy przy pomocy impulsa możemy kogoś odrzucić, jak używa Kamehameha. Dawaj, odpalaj. Dobra, lecę. Impuls? Patrzcie! Nie da się! Stary, wow. Jestem nie do pięcia. Także mit obalony. Sprawdźmy teraz, czy dzięki magicznej chmurce możemy skolapsować drzewo. Uwaga, 3, 2, 1. Używamy i patrzcie na to! Leci, leci, leci! Gdzie ono jest? A, na dole! Myślałem, że do góry poleciało. Ej, spróbujmy jeszcze raz, bo to nieźle wyszło. 3, 2, 1, BOOM! Wow! Wow! Gdzie jest drzewo? A! Zrobiłem tutaj, tutaj na dole. Dobra, zrobiłeś unik, myślałem, że poleciało gdzieś do góry. Jak widzicie, da się, mit potwierdzony. Teraz sobie sprawdzimy, czy jak wyrzucimy itemki na ziemię i użyjemy Kamehameha, to je przepchamy do przodu. Uwaga, 3, 2, 1... Huuu! Nic się nie dzieje, okej. Okay. A jak wygląda to w przypadku Deku Smash? 3, 2, 1, zdmuchnie je. Huuu! Nic, a nic. Nic! Stoją w miejscu! XD, mit obalony. Kolejny mit jest bardzo ciężki. Czy Szaku jest tak gruby, że nie da się z nim zrobić backflipa na krosie? Uwaga! Huuu! Hit! I żartowałem! Szczypiorek, obalony. Szczypiorek! Zrobiliśmy double flipa! Ale łania, gościu! Mit potwierdzony, Szaku ostatnio skut. Zobacz, co się dzieje! Gościu. Moi kochani, czas sprawdzić, co jest silniejsze. Deku Smash czy Kamehameha? Daj, 3, 2, 1... Okej, nie ma się! Co jest? Ej! 20 HP! Ale czy ty to widziałeś? Przez chwilę zblokowałeś Kamehameha! Stary, ja leciałem do ciebie! Dobra, mam Kamehameha teraz tylko! Okej, okay, to co, zderzamy Kamehameha? A, dawaj! 3, 2... O, co ty będziesz lecieć? O kurde! Cia! Ła! To był Deku! Jezu, nie ten mityk! Ale łatwo! Ale zepsułem! Czy Son Gohan ma tyle samo ewolucji, co jego ojciec Songo? Songo miał 3 ewolucje w Fortnite. Sprawdźmy, ile ma Songo Kan. Mamy emotkę ewolucji i uwaga, BOOM! Jest Super Saiyajinem, a teraz... się wkurza! Przeszedł stadium Super Saiyajina! I powrócił do pierwotnej formy. Czyli mit obalony. Songo Kan ma tylko 2 ewolucje. Okej, okay, a sprawdźmy teraz Piccolosa. Ile Piccolo ma ewolucji? Uwaga! Sia! Super nameczanin. Czy jest jakaś kolejna ewolucja? Uwaga! No, niestety nie. Czy nasza postać zmieni się, kiedy użyjemy starej emotki przemiany, która była dostępna w pierwszej części kolaboracji z Dragon Ballem? Uwaga! 3, 2, 1!
no niestety się nie zmienił. Mit obalony. Kolejny mit. Czy szatan serduszko rozbierze się, kiedy ewoluuje? Uwaga. 3, 2, 1. Puuu! Oczywiście, że tak. Spójrzcie. Swoje szaty zerwał i jest teraz super nameczaninem. Mit potwierdzony. Uwaga, moi drodzy. Przed nami lama. Czy lama padnie na jednego hita z Kamehameha? Uwaga! Mehame! Puuu! Zmiażdżona. Totalnie. Mit potwierdzony. Łatwo. Czy można odpalić chmurkę, jadąc na przykład na dziku? Uwaga, klikamy. Wow! Od razu nas wybija elegancko do przodu. I co on taki podświetlony? A! Na szatana serduszko się świeci, że to mój. No dobra. Teraz sobie, moi drodzy, sprawdzimy, czy Kamehameha, kiedy użyjemy na wysokości, ktoś nas skolapsuje, obroni nas przed upadkiem na ziemię. Jesteś, Szaku? Tu używaj deku, jak Kamehama, strzelamy przed siebie. 3, 2, 1, go! Okej, 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 lecę na dół. Lecę. U mnie git, u ciebie też. Ale łatwo. Nice, mit potwierdzony. No dobrze, moi drodzy, teraz sprawdzimy. Dawaj, Szaku, na dół. Hop. I pyk. Pięknie. Czy deku smash, na przykład, naszego teammate'a wyrzuciłby ze strefy, która by na przykład nadeszła? Uwaga. 3, 2, 1. Puuu. Oj, lecę. Patrz! Razem z wilkiem poleciałeś! Okej! Okay. Czyli jest szansa, żeby cię w ten sposób przepchać. Akurat strefa nadchodzi. A zobaczmy, czy działa w ten sam sposób Kamehameha. Uwaga! Tera! My! Ha! My! Puuu! Aha! Ale poleciałem! Czyli Kameham. No niestety, ale nie działa. Czy można lecieć we dwoje na chmurce? Chyba nie! Przed nami drzewo Herolda. Sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie je zniszczyć przy pomocy Kamehameha. Uwaga! Mi, a mi, puu! O kurde, rozwalone na hita XD, mit potwierdzony. Teraz, moi kochani, sprawdzimy, czy Śnieżka jest w stanie na przykład ochronić kogoś przed deku smash albo Kamehameha. Zacznijmy od deku, bo mi się wydaje, że deku jest delikatniejsze, troszeczkę. Wtedy rozpędzam się. Uwaga! Trzymaj się, Szaku, bo chyba polecisz! Gdzie ty poleciałaś? Wracaj no i tutaj, wariacie! No i się roztopiłem. Nie mam pytań. Masz chmurkę, to wracaj. Idę, idę. Ja ci już szykuję kolejną Śnieżkę, moi drodzy. Mit potwierdzony. Kulka troszeczkę amortyzuje. Ale zobaczymy, czy Kamehameha amortyzuje. Szaku, czuj się jak astronauta. Polecisz za chwileczkę na Marsa. Gotowy? Albo do lobby. Albo do lobby. 3, 2, 1. Okej. Jeszcze raz, czekaj. Ja nie chcę umierać. Jesteśmy w tej samej drużynie. Ja dobra. Uwaga teraz. Od spodu. No nie! Widziałeś? Kamehameha niszczy kulę. My jesteśmy w tej samej drużynie. Wiem! Ale i tak zniszczyło kulę, rozumiesz? Więc to mnie pewnie też zabiło. Normalnie by cię też zabiło, tak dokładnie. Dobra, czy deku smash zdmuchnie ich naraz? Wszystkich, uwaga. A jak polecieli! Ale co, oni to przeżyli? Dobra, zaraz dobichniemy. Uwaga, poczuj moc szatana serduszko. Wow! Leży! Leży, nice. Jak uderzymy zwykły kamień, to możemy nim sterować wyżej, niżej i on leci na pewną odległość. Jak uderzymy kilofem, leci na ile metrów? Sprawdźmy to. Wow. No i po kamieniu. Brawo! Poleciał za górkę. Czy jeżeli użyjemy Kamehameha na kamieniu, to poleci jeszcze dalej? Sprawdźmy. Będziemy celowali gdzieś tam. Hamy! Puuu! Nagrzał się i uwaga! I co? Słabo. Mega słabo, bo nie możemy teraz sterować ani góra, ani dół, więc mit obalony. Uwaga, uwaga, leci, uwaga, uwaga. Czy ściągnę go na hita z Kamehameha? Uwaga, 3, 2, 1. Puuu! Co jest? Sto. A z deku? Puuu! Ty, ten balon jest jakiś niezniszczalny. Moi drodzy, tego dropa nie da się zniszczyć. Co jest? XD.